Cześć! Dzisiaj wspólnie przygotujemy małą pracę plastyczną, a mianowicie zrobimy motylki, czyli ulubiony przysmak pana Kleksa. Do tego będziecie potrzebować gąbki kuchennej, recepturki. Związujemy gąbkę na środku, tak aby powstał nam kształt skrzydełek motylka. O! I teraz używamy naszych ulubionych kolorów farb. Sobie troszkę wycisnę. I może jeszcze żółto. Pamiętajcie po kupieniu farb, żeby zrobić bardzo ważną rzecz, a mianowicie odkleić folikę. Bez niej nic niestety nie namalujecie. Teraz bierzemy pędzelek i malujemy nasze skrzydełka motyla. Możemy pobawić się z mieszaniem kolorów. Jeszcze drugim pędzelkiem nałożę sobie białą farbę, żeby uzyskać efekt malutkich plamek. I takie skrzydełka motyla odbijamy na wcześniej przygotowanej kartce. Może być biała, może być kolorowa. Jednego motylka mamy gotowego. Odbiję sobie jeszcze drugiego. O. Teraz bierzemy czarną farbę. I malujemy szczegóły w naszych motylkach. Możecie też poprosić rodziców, żeby Wam pomogli i z przekrojonego ziemniaka, tylko pamiętajcie, żeby go dobrze osuszyć, bo jeśli będzie na nim skrobia, to niestety farba nam nie wsiąknie. Możecie poprosić rodziców, żeby z takiej połówki ziemniaka wycięli Wam dowolny kształt. Ja sobie dzisiaj wytnę chmurkę, ponieważ będzie mi pasować do moich motylków. Ponownie osuszam, żeby był suchy. I teraz robimy to samo, co z gąbką, czyli nanosimy wybrany kolor farby. Ja sobie pomieszam troszkę niebieskiego i trochę białego. I taką chmurkę też odciskamy na naszej kartce. Jedna. I druga. Teraz możemy namalować naszego profesora Kleksa. Profesor Kleks zawsze biegał po swoim ogrodzie z ogromną siatką na motyle i starał się je złapać. Więc taką siatkę sobie dzisiaj namaluję. I
I oczywiście samego profesora. Profesor miał bujną czuprynę, okulary, które spoczywały na nosie, sumiaste wąsy i wielką, długaśną brodę. O. Takim oto sposobem możemy sobie powiesić na ścianie portret profesora łapiącego motylki.